Szanowni Państwo, pragnę Państwa powitać serdecznie na kolejnym panelu, na kolejnej części Poznańskiego Kongresu Gospodarczego 2023. Przed nami panel pod tytułem Rząd a samorząd, konfrontacja czy synergia. Ja się nazywam Wojciech Koźmiński, jestem radcą prawnym, head of Poznań Desk Kancelarii Jabłoński-Koźmiński Wspólnicy, adwokaci i radcowie prawni. Dzisiaj będę miał przyjemność moderować właśnie ten panel i chciałbym na początku przedstawić ekspertów, naszych szanownych gości. Po kolei pan Zbigniew Czerwiński, radny wojewódzki, przedsiębiorca, działacz opozycji antykomunistycznej. Witamy. Pani Sara Szynkowska-Welsenk, radna miasta Poznania. Pan Łukasz Schreiber, minister, członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Oraz pan Mikołaj Kostaniak, wiceprzewodniczący Rady Gminy, radny gminy Święciechowa. Szanowni Państwo, jesteśmy w dość specyficznym okresie, w takich, można powiedzieć, cyklach życia społeczno-politycznego w Polsce. Jesteśmy w okresie przedwyborczym, ale mam nadzieję, że ta debata, czy ta dyskusja będzie miała przede wszystkim charakter merytoryczny. Nie będzie tutaj zbyt wielkich emocji politycznych, a bardziej dzielenie się doświadczeniem i wiedzą naszych szanownych gości, praktyków z zakresu samorządu, władzy lokalnej, ale też władzy centralnej. Szanowni Państwo, przejdźmy do... chciałbym podzielić tą debatę na takie cztery segmenty. Pierwszym segmentem będą kwestie ustrojowe. Każdy z Państwa będzie miał zagwarantowane około 3 minuty swobodnej wypowiedzi. Oczywiście, jeśli będzie taka potrzeba i będą chcieli Państwo zabrać głos ad vocem wobec innego z panelistów, to proszę swobodnie mówić. Także najwyżej, jeśli zbyt długo to będzie trwało, to będę Państwa niestety musiał hamować. Szanowni Państwo, kwestie ustrojowe. To jest rzecz, od której zaczniemy, bo już na poziomie konstytucyjnym w Polsce mamy określenie samorządu terytorialnego jako tego, który ma swoje kompetencje, zadania, ma swoje granice, ma swoje środki finansowania. I teraz tak, czy aktualny podział kompetencji, zadań własnych, sposobu finansowania z perspektywy samorządu jest transparentny i zadowalający? Jeśli nie, co Państwa zdaniem należałoby zmienić na poziomie ustawowym, konstytucyjnym? Mówimy tutaj o kwestiach legalnych, o kwestiach ustrojowych. To może od tamtej strony będziemy szli, tym razem pan Mikołaj Kostaniak. Tak, dzień dobry, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Ja dzisiaj tak będę się bardziej może wypowiadał z perspektywy samorządu takiego typowo wiejskiego. Tutaj mamy też, jak zostali inni paneliści przedstawieni, z trochę większych też ośrodków miejskich. Ja akurat jestem typowo z gminy wiejskiej, gmina Święciechowa, południowa Wielkopolska. Gmina około 8 tysięcy mieszkańców. No więc właśnie jak to z tej perspektywy wygląda? Znaczy dla mnie jest bardzo ważne właśnie z samej tej definicji, że samorząd no, samo się rządzi. Czyli że samorząd tworzą mieszkańcy, tworzą obywatele, którzy tak naprawdę najwięcej wiedzą o tym, co w tej lokalnej społeczności jest potrzebne. Mieszkańcy, lokalne władze, no, czy to rada gminy, czy też wójt, burmistrz, ważne jest, żeby oni też nadawali ten kierunek, w jaki sposób to powinno iść, strategia danej gminy, jakie powinny być realizowane przedsięwzięcia, inwestycje. Dlatego myślę, że jakby to też, jak to jest usankcjonowane, czy w konstytucji, czy w różnych innych aktach prawa, jest bardzo ważne, żeby ta granica jasno przebiegała. Żeby nie było takich sytuacji, że faktycznie jeden, czy to władza rządowa, czy samorządowa, jednej i drugiej wchodzi w kompetencje. Bardzo ważny jest ten jasny rozdział, co należy do czyich kompetencji, aby no, te różne kierunki rozwoju zarówno państwa, jak i lokalnych społeczności no, były po prostu realizowane w sposób właściwy, ale przede wszystkim efektywny. Dziękuję. A jeśli by pan jeszcze miał tak podsumować krótko, czy pana zdaniem przepisy są transparentne, czy nie? Jednym zdaniem dosłownie, tak czy nie? Myślę, że jest to transparentne, aczkolwiek zawsze, gdy jest jakieś rozwiązanie, nigdy nie ma 100% zwolenników danego rozwiązania.
i ta sytuacja, jakby obecny stan rzeczy, no powiedzmy moim zdaniem jest jakby to okej, jest to dobrze jakby usankcjonowane, ale zawsze by się chciało jeszcze bardziej ulepszyć, tak? To jest tak jak mówi się, że demokracja nie jest idealnym rozwiązaniem, idealnym ustrojem, no ale pytanie, czy ktoś coś lepszego wymyślił, tak? Dlatego moje zdanie takie w tym temacie. Oczywiście, dziękuję panu bardzo. Tak, oczywiście prawo nigdy nie będzie perfekcyjne, natomiast do perfekcji musimy dążyć. Tak, tak, to też prawda, że ja straciłbym pewnie zatrudnienie i mój zawód byłby niepotrzebny, gdyby takich pewnych luk w prawie nie było, ale oczywiście jako obywatel, jako Polak chciałbym, żeby to prawo było na tyle perfekcyjne i na tyle transparentne, jakie może być. Dobrze, tak samo pytanie o tych uwarunkowaniach ustrojowych. Pani Sara Szynkowska-Werzenk. Dzień dobry państwu. Myślę, że sprawa rozdziału jest jasna. Pytanie, jaki jest przekaz? U nas w Poznaniu tutaj niestety mocno widać walkę między samorządem a obecnym rządem. Wydaje mi się, że to nie jest z korzyścią. Myślę też, że mieszkańcy niepotrzebnie są podburzani względem tych dwóch stron. Przede wszystkim jako samorządowiec powinniśmy postawić na panele obywatelskie, powinniśmy bardziej skierować się do mieszkańców, bo często przy różnych projektach te konsultacje społeczne to niestety dość fasadowa postać. Mieszkańcy coraz bardziej chcą się angażować i mieć wpływ taki realny na to, co się dzieje chociażby w Poznaniu. I to cieszy. To cieszy, bo ta zmiana, ja jestem radną od 5 lat i myślę, że te 5 lat temu to zaangażowanie mieszkańców było o wiele mniejsze. Teraz coraz większa świadomość też tego, jak miasta polskie o wiele szybciej się zmieniają niż jeszcze kilkanaście lat temu. Jest niesamowite dofinansowanie, chociażby z funduszy Unii Europejskiej. I to też myślę przekonuje mieszkańców, że jeżeli chcą mieć ten przysłowiowy prosty chodnik i drzewo posadzone przed domem, to muszą się zaangażować. I to myślę jest też takie wyzwanie dla samorządu, ale też później w kolejności dla rządu, żeby faktycznie postawić na mieszkańców, faktycznie postawić na obywateli i wsłuchiwać się w takich dobrych relacjach. A jeżeli samorząd nie będzie dobrze współpracował z rządem, tym czy kolejnym, to też będzie z minusem dla wszystkich obywateli, mieszkańców danego miasta, bo we wszystkich realizacjach większych ta współpraca musi być, musi zaistnieć, by te fundusze w jak największym stopniu spływały do danego miasta i pokazanie to, że w tych relacjach możemy się szanować pomimo różnych poglądów, to zachęca mieszkańców do jeszcze większego działania, bo niestety, ale myślę, że to nie tylko w Poznaniu, często ta rola mieszkańców to jest w większości krytyka. Chciałabym, żebyśmy dożyli takich czasów, że to nie będzie tylko krytyka, tylko współpraca, chwalenie i po prostu wspólna praca. Okej, okay, czyli pani też zwróciła uwagę na taką kwestię pewnej świadomości obywatelskiej, kultury prawnej. Czyli rozumiem, że zdaniem pani Sary tutaj jakby przepisy i te kwestie takie normatywne, że tak powiem, one są w porządku generalnie, tak? Tylko problemem jest kwestia pewnej, no niestety, politycznej natury ewentualnie sporu i takiej mentalności właśnie ludzi, braku świadomości jakiejś społecznej, obywatelskiej i prawnej, tak? Tak, dokładnie. Im mniej kłótni, a więcej pracy, tym z korzyścią dla mieszkańców i też to jest taka zachęta dla mieszkańców, że my na tych kolejnych poziomach nie tylko politykujemy, nie tylko się kłócimy, ale faktycznie realizujemy dane programy z korzyścią dla wszystkich. Uprzejmie dziękuję. Panie ministrze, to pana będzie takie samo pytanie o te uwarunkowania ustrojowe, systemowe, przy czym może będzie pan w stanie troszkę z innej perspektywy już jako, wiadomo, też doświadczony samorządowiec, ale aktualnie jednak przedstawiciel tej władzy centralnej coś powiedzieć, może jakieś pomysły, może pomysły legislacyjne o tym, w jaki sposób ustrojowo powinniśmy coś zmienić.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się wszystkim Państwu. Przyjechałem tutaj oczywiście jako minister, członek Rady Ministrów, ale mam też dwie inne perspektywy. Jako poseł na Sejm od 8 lat, który reprezentuje Okręg Bydgoski, no mniej więcej byłe województwo bydgoskie i współpracuję z samorządowcami. Ja akurat mam taki okręg znakomity, pod tym względem też lepszy niż ten poznański, bo dający lepszą perspektywę, bo mam zarówno bardzo duże miasto, bo Bydgoszcz jest 8. co do wielkości miastem w Polsce. Mamy duży ośrodek miejski, ale taki, który ulega pewnej degradacji, to jest pewien problem, czyli Inowrocław. Mamy miasta powiatowe, no ale mamy też tereny typowo wiejskie. Czyli tak naprawdę cały przekrój samorządu i także tych problemów. No i wreszcie trzecia perspektywa to ta, którą miałem jako radny miasta Bydgoszczy i jako szef Komisji Samorządności wówczas przez pewien okres. I ja powiem tak, może trochę wychodząc ponad to, co już powiedzieli moi szanowni poprzednicy. Jak na to patrzę? Szanowni Państwo, nie jest tak, że da się wszystko w przepisach prawnych na linii rząd-samorząd, czy w ogóle w tym podziale kompetencyjnym opisać i każdą sytuację, na każdą sytuację mieć odpowiedź. I w tym względzie tak nie do końca, może trochę będę polemizował z tym, co nasz prowadzący mówi, czy to była idealna sytuacja. Otóż ja nie jestem w ogóle zwolennikiem tworzenia prawa takiego kazuistycznego, w którym każdy przypadek musi być określony, który zawęża często pole działania. My przecież wszyscy wiemy, że samorząd to miejsce przede wszystkim, które ma służyć rozwiązywaniu problemów obywateli, a nie temu, by się właśnie w wąskich ramach prawnych poruszać i mówić, o nie, to nie jest mój problem. To nie jest mój problem, bo to jest tam zapisane, że to mnie w sumie nie dotyczy. Otóż i to jest, widzicie Państwo, ja to uważam za największy problem, który zaobserwowaliśmy bardziej, no jednak w minionych latach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, że część samorządów dzisiaj uznając, że jest na wojnie z rządem i to są samorządy w zasadzie tylko i wyłącznie rządzone przez no już dajmy spokój przez kogo rządzone, ale powiedzmy, że tych największych ośrodkach miejskich. I oto prezydenci uznają za zasadne, żeby w ramach toczącej, że tą walkę tocząc z rządem, to powiem szczerze, to jest źle, ale już pal licho. Ale jeżeli wykorzystują to jako pretekst, by czegoś nie robić, no podam Państwu, żebyśmy mówili o konkretach, co mam na myśli. Na przykład u mnie nagle prezydent uznaje, że no on wejdzie w spór z jedną ze spółek Skarbu Państwa, którą zresztą tutaj widziałem, jeżeli chodzi o oświetlenia. I w związku z tym, że będzie toczył jakiś spór o tam, no, tam w sumie kwoty z punktu widzenia budżetu miasta naprawdę niepowalające na kolana, z budżetu tak dużego miasta, jakim jest Bydgoszcz, rzecz jasna, bo na przykład dla gminy pewnie pana radnego to byłby duży problem. I w związku z tym ludzie mogą mieć ciemno na ulicach. No, to jest moim zdaniem paranoja. Nawet jeżeli ktoś ma, można powiedzieć, formalnie rację, czy z prawnego punktu widzenia można takie działanie zaakceptować, to moim zdaniem takiego działania nie można zaakceptować ze społecznego punktu widzenia. I to jest pierwsza sprawa, na którą zwrócę uwagę. I powiem tak, że to nie jest ten problem, że tam, gdzie rządzi, nie można tego tak upraszczać, że tam, gdzie rządzi, nie wiem, prezydent z takiej czy z takiej partii opozycyjnej, ta współpraca jest zła, a tam, gdzie rządzi ktoś inny, jest dobra. Ja mam doświadczenie współpracy u mnie w okręgu, powiem Państwu szczerze, wójtami, burmistrzami praktycznie nie ma przedstawicieli mojej partii. No jest ich może dwóch w całym okręgu czy trzech na tym stanowisku wójtów i burmistrzów. Są z różnych partii, najczęściej są to bezpartyjni wójtowie i burmistrzowie. I ta współpraca układa się prawie we wszystkich przypadkach bardzo dobrze. I tu nie ma problemu. Proszę zobaczyć, że tam gdzie
Podam przykład też pozytywny, żebyśmy nie mówili tylko... powoli... Tak, już podam też przykład pozytywny, żebyśmy nie mówili tylko o czymś złym. Współpraca rządu z samorządem przy tym problemie węgla, tak? To znaczy teoretycznie i rząd, i samorząd mógłby powiedzieć, to nie jest mój problem, bo to nie jest w kompetencji ani rządu, ani samorządu. Ale sytuacja była kryzysowa i myślę, że w tym wypadku i rząd, i samorząd staną na wysokości zadania. A więc często, ja tak patrzę, problemem jest, jeżeli mówimy o problemach ustrojowych, to takie podejście jest drugi problem, który mi się wydaje, że funkcjonuje, to już zmierzam do puenty, tylko wskazuję te problemy, trochę do dyskusji. Drugi problem, który ja widzę, to jest kwestia tego, że obywatel, zwłaszcza właśnie w mniejszych miejscowościach, nie do końca wie, kto za co odpowiada. Czy ta droga jest krajowa, wojewódzka, a już w ogóle, że wojewódzka to nie pod wojewodą, a pod marszałkiem, to już jest jeszcze większy problem. Czy może gminna, czy powiatowa, czy to przerzucanie się właśnie wzajemne tą odpowiedzialnością. To jest pytanie, czy naprawdę i powiaty, i gminy są potrzebne. No, moim zdaniem to jest temat do dyskusji. No i to jest rzecz, na którą bym wszystkim chciał zwrócić uwagę. I ostatnia rzecz, świadomość obywatelska. Czy, i tutaj mam z kolei wrażenie, że ona jest dużo większa u mieszkańców mniejszych miejscowości. Tam się nie da takiej propagandy i takich głupot opowiadać, bo ludzie są tym zainteresowani, są w stanie często zweryfikować, są w stanie w łatwy sposób spotkać swojego radnego, ba jeżeli chce, nawet wójta czy burmistrza. W dużym mieście często prezydent się komunikuje głównie za pomocą mediów z mieszkańcami. Jeżeli te media jeszcze są na dodatek opłacane i przychylne, no to tak naprawdę fikcją staje się kontrola. I ostatnie pytanie, czy zawsze warto mówić, że tylko współpraca? Współpraca tak, ale nie jako klika, która obraduje za zamkniętymi drzwiami dla obywateli. Dziękuję panie ministrze za bardzo szeroką odpowiedź, natomiast ja jeszcze zwracam uwagę, że na koniec ostatni jakby punkt panelu to będzie właśnie możliwość rozwinięcia też swoich poglądów, także dlatego też niestety muszę państwu w pewnym momencie zawsze przeszkodzić, niestety taka jest moja rola. Teraz pan Zbigniew Czerwiński, znowu uwarunkowania ustrojowe. Jeżeli chodzi o uwarunkowania ustrojowe, z punktu widzenia mojej perspektywy, czyli blisko 30 lat w samorządzie najpierw miasta Poznania, a potem w samorządzie wojewódzkim, wydaje się, że jest to dość precyzyjne. Natomiast odbiór jest oczywiście zupełnie inny. My jesteśmy krajem unitarnym i taki test, jak prowadziliśmy akcję zbierania podpisów, no to jedna pani do nas podeszła, to wy żeście rozkopali ten cały Poznań, w ogóle nie można przejść. A ja mówię, przepraszam, ale wie pani, z jakiej partii jest pan prezydent Jaśkowiak? No z Platformy. Mówię, no to jest jego sprawa. Zawsze mówicie, że za nic nie odpowiadacie, to powinniście go zmusić. No więc mamy holistyczną wizję władzy ze strony obywateli i jeżeli bardzo się napną, to nawet może się okazać, że to, że Poznań zmienił się w rozkopane, także odpowiada za to rząd centralny. Natomiast jeżeli chodzi o te uwarunkowania ustrojowe, generalnie, jak powiedziałem, ten podział kompetencyjny jest dość czytelny. Ma on już dość długo, bo gminy to już jest 30 lat i widzimy, że proces na przykład łączenia gmin małych z większymi przebiega mimo zachęt podatkowych bardzo opornie. Czyli te społeczności jakoś się już zintegrowały, czyli każdy taki proces próby rozwiązywania tego siłowo, no, będzie w sposób naturalny rwał jakieś więzi. No i druga kwestia to jest tak samo jakby ze strukturami bardziej problemowymi, jakimi są powiaty. Powiaty, no, wokół Poznania jest największy polski powiat, czyli powiat poznański, który ma w tej chwili blisko 400 tysięcy mieszkańców, no ale też mamy powiaty, które mają tak jak chociaż tam niespełna 50 tysięcy. I okazuje się, że jakby w pewnym, na początku reformy ustrojowej powiaty stały się organami tworzącymi szpitali powiatowych. I dla dużych szpitali, takich jak na przykład powiat poznański, który ma 400 tysięcy mieszkańców, czy takie, które mają 150 czy 200 tysięcy, nie jest to problem istotny. Natomiast dla niewielkich powiatów, takich o strukturze, gdzie nie ma
jakby dużo zakładów przemysłowych są rolnicze. Okazuje się, że szpital jest tym elementem, który często powiat ciągnie w dół. A z drugiej strony jest, jak to się mówi, powiatotwórcza rola szpitala, czyli jakby nie było szpitala, to nie ma powiatu. W związku z tym to jest oczywiście jakiś problem, który przed nami stoi, ponieważ nawet w tych największych powiatach i w szpitalach, które są dość sprawnie zarządzane, bez pomocy organu tworzącego, jeżeli chodzi o modernizację i inwestycje, się ta sytuacja nie udaje. Czyli to jest takie pytanie, co jeżeli chodzi o przyszłość powiatów i tych przyszłość powiatów mniejszych. I tak samo jest, ta sytuacja dotyczy w jakimś stopniu gmin. To, co ja obserwuję, jeżeli chodzi o kwestie związane ze sposobem finansowania, to co było mniej więcej do tej dużej akcji związanej z Polskim Ładem, wskazywało na to, że ten model rozwojowy w jakimś stopniu, w sposób naturalny, uprzywilejowywał duże samorządy miejskie. Kończąc, ostatni przykład. W roku 2020 miasto Poznań miało budżet inwestycyjny ponad 900 milionów, a 29 ziemskich powiatów, gdzie mieszka 2 700 tysięcy osób, miało budżet inwestycyjny, te wszystkie razem powiaty, 600 milionów, tak dużo z tego powodu, że powiat poznański miał blisko 120 chyba 5 milionów, z czego 90 parę to była dotacja na most w Rogalinku, 90 parę milionów to była dotacja rządowa na most w Rogalinku. I możecie Państwo sobie wyobrazić, jaka jest różnica potencjałów wielkiego ośrodka, takim jest miasto Poznań, powiatowego, a z drugiej strony 29 powiatów ziemskich, z których powiat chodzieski, to brzmi jak żart, ale wydatki majątkowe powiatu chodzieskiego w roku 2020 wynosiły 2 200 000 złotych. Całego powiatu. 2 200 000 na wszystkie inwestycje na terenie powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za taką kompleksową odpowiedź. Wracamy do początku stawki, czy tak powiem. Teraz drugi segment naszego panelu, drugie pytanie. Kwestia kluczowych obszarów współpracy samorządu z władzą centralną. I teraz jakie obszary współpracy pozostają najważniejsze w tym roku, w 2023, czyli co jest najbardziej aktualne z perspektywy rozwoju regionalnego państwa samorządów? I tutaj fajnie, że zaczniemy od pana Mikołaja, który dość specyficzny pod kątem wielkości jednostki samorządowej reprezentuje. Tak, odniosę się też trochę do moich przedmówców, ponieważ ten poruszany wątek wcześniej, czy też finansowania, czy wielkości samorządu i też czucia tej sprawczości przez mieszkańców jest tutaj bardzo istotny. To, co pan minister powiedział, faktycznie przeciętnego mieszkańca takiej małej chociażby miejscowości, patrzy na swoją miejscowość, nie interesuje, czy on jeździ drogą powiatową, czy jeździ drogą gminną, czy to jest droga krajowa, wojewódzka, no jakby jest taki wątek, on tego po prostu nie rozumie. W naszej gminie mieszkańcy od wielu lat walczą o wybudowanie takiego fragmentu niecałego kilometra ścieżki rowerowej przy drodze krajowej. I no to jest takie trochę kuriozum, bo jest kawałek ścieżki, potem nie ma, potem znowu jest i potem znowu jej nie ma i brakuje niecały kilometr ścieżki rowerowej, która jest przy drodze krajowej. I mieszkańcy tego też nie potrafią jakby zrozumieć i największe pretensje i najwięcej jakby pytań jest zadawanych właśnie lokalnemu samorządowi, radnym. Rozumiem, panie Mikołaju, bo to jakby tak, też jakby już troszkę abstrahując jakby właśnie przechodząc do tego tematu. To są jakby też właśnie takie te duże wyzwania, jeśli chodzi o finansowanie, ponieważ fajna jest taka ta polityka i jakby to wszystko, że chcemy realizować kolejne inwestycje, chcemy iść w edukację, chcemy iść w przedszkola. W tym roku na przykład nasza gmina bardzo dużo dróg zostało zrobionych,
czy dzięki Polskiemu Ładowi, czy dzięki różnym innym dofinansowaniom. I jakby to jest ten kierunek, który widzimy, że jest bardzo mocno potrzebny. Czy za chwileczkę, teraz jakby też zostały dofinansowane w ramach programu Dostępna Szkoła, wszystkie 3 szkoły na terenie gminy zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostępne, które jakby no, są otwarte w tym momencie dla wszystkich. I to jest bardzo ważny i fajny kierunek. Będziemy za chwileczkę budowali halę sportową przy jednej ze szkół, również ze środków rządowych. Ale pojawia się takie wyzwanie i problem, okej, róbmy wiele fajnych inwestycji, tylko w przypadku takich mniejszych samorządów za chwileczkę pojawia się problem, a z czego my to utrzymamy? Realizujemy bardzo dużo inwestycji i faktycznie ten rok, no myślę, że nie chcę mówić, że jest takim rekordowym rokiem, ale faktycznie bardzo dużo było tego wsparcia rządowego i bardzo dużo inwestycji zrealizowaliśmy, czy też chociażby budowa kanalizacji sanitarnej, tak? No, w większych miastach jakby takiego problemu nie ma, tak? U nas na wsiach my jeszcze nie mamy wszystkich miejscowości skanalizowanych po prostu, a gdzie mówiąc o innych większych inwestycjach. I realizujemy te inwestycje, które są niezwykle potrzebne, odpowiadają na potrzeby mieszkańców i to jest dobry kierunek, jeśli chodzi o te kwestie. No tylko właśnie wybudujemy halę sportową, ale za chwileczkę się okaże, że nie mamy osób, które mają być animatorami tego miejsca, bo po przetargach się okazuje, że pieniądze, które gmina otrzymuje z dofinansowań nie wystarczają i drugie tyle trzeba na przykład dołożyć, no bo jak nie zrobimy, no to w tym momencie się zbijamy z oczekiwaniami mieszkańców. I jakby to jest jakby z jednej strony właśnie to jest jakby ten dobry kierunek, że i te wyzwania i dobry kierunek do realizacji tych różnych inwestycji, ale pytanie, czy nie położyć większego takiego nacisku, większych jakby swobody nie dawać samorządom, żeby jednak miały też na te wydatki bieżące, tak, które niezwykle są potrzebne. Dobrze, dziękuję bardzo. Tu jeszcze tak jak już wcześniej wspominałem, w ostatnim pytaniu będziecie mieli Państwo swobodę wypowiedzi odnośnie Państwa wizji, także myślę, że Panie Mikołaju, jeszcze do tego wrócimy. Dziękuję bardzo za odpowiedź, czyli rozumiem, że inwestycje infrastrukturalne i oświatowe przede wszystkim Pan akurat wskazał. Pani Radna. Myślę, że tutaj będziemy zgodni. Ostatecznie bardzo często jest tak, że to nie są jakieś innowacje. Brakuje szpitali, brakuje szkół, przedszkoli, żłobków, brakuje dobrej infrastruktury, komunikacji miejskiej. W tym faktycznie w ostatnich latach już buduje się zintegrowany szpital. Super, to tego nie było, to mam nadzieję jak najszybciej będzie, tego oczekiwali mieszkańcy. Kolejno. Tramwaj miejski, też chcą mieszkańcy w coraz większym zakresie korzystać z komunikacji miejskiej, a Poznań często słynie, chwalimy się, że ta komunikacja jest na wysokim poziomie. Myślę, że jakbyśmy większą ilość osób przekonali, by przesiedli się z samochodów do komunikacji miejskiej w Poznaniu, niestety, ale byłby paraliż. Także na ten moment trzeba mierzyć siły na zamiary i faktycznie realizować to, myślę, że w bardziej przemyślany sposób. Kolejna inwestycja też ze środków, przy pomocy środków rządowych, szkoła na Strzeszynie. Więc to jest tak na dobrą sprawę, to są podstawy i pomimo tego, że jesteśmy dużym miastem, to tych potrzeb podstawowych jest też sporo. Tutaj Pan wspominał, że my jako Poznań nie musimy się martwić o kanalizację. To może dla Pana będzie pocieszające, dla poznaniaków nie. Poznań też w pełni nie jest skanalizowany. Także tak, my też właśnie w takich podstawowych wygodach, potrzebach mieszkańców też mamy troszeczkę tyły. Myślę, że przede wszystkim głos mieszkańców i dobrze, szybko realizowane, bo pamiętajmy, te środki dzisiaj wystarczają, ale w kolejnym roku już niestety nie. Te inwestycje co miesiąc właściwie są droższe i często te niezrealizowane wcześniej inwestycje niestety, ale muszą czekać i to parę lat na to, by kolejne środki dołożyć
i wreszcie zrealizować. Więc myślę, że tu jest też kluczowe, niezależnie od inwestycji z różnych dziedzin życia. Ważne, żeby to była szybka realizacja, a faktycznie w ostatnich latach i COVID, i teraz wojna w Ukrainie, no niestety, ale opóźniły i często niestety, ale będziemy czekać kolejne parę lat na to, by te środki kolejne pozyskać i zrealizować to, na co mieszkańcy czekają. Uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Panie ministrze, teraz pytanie właśnie do pana o te kluczowe obszary współpracy. Samorząd, władza centralna, samorząd. Kluczowe obszary synergii, przepraszam, w 2023 roku. Mówimy o tym, co jest teraz. No tak, to jest już w tych wypowiedziach moich przedmówców się pojawia jeden zarysowany problem. To znaczy, inwestycje, wszyscy się zgodzimy. Ten spór, który czasem jest toczony pomiędzy właśnie prezydentami wielkich ośrodków a rządem, jest, co staram się im tłumaczyć, także sporem bardzo złym. Znaczy, próba jest przekonywania mieszkańców, no, to samo widzę w Poznaniu się dzieje, to samo w Bydgoszczy, to samo w innych miastach. I narracja jest tak, rząd nas okrada. A dlaczego nas okrada? Bo liczymy teraz środki, które powinny przypaść na dany samorząd, tylko biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. Liczba mieszkańców to jest oczywiście super ważna sprawa, ale nie jedyna. I efekt jest taki, ja wiem, że tego z perspektywy Poznania czasem nie widać, z perspektywy Bydgoszczy czasem mniej widać, ale były jeszcze takie gminy i to nie gdzieś, nie 40 lat temu, nie nawet 14, 4 lata temu. Mówię o autentycznym przypadku. Nie tylko nieskanalizowana, ale mająca jedno przedszkole, które jeszcze było zagrzybione, zapleśniałe, drogi w fatalnym stanie. Samorząd nie mający praktycznie środków inwestycyjnych jako wiejski samorząd i mimo najlepszych chęci nie można było nic z tym zrobić. I to te pomysły, te recepty niektórych, które się pojawiają, podnieśmy tam kwotę z PIT-u czy z CIT-u, co to by dało dla nich? No oczywiście dla największych ośrodków dużo, dla tych bardzo niewiele. Dziś ten samorząd ma i przedszkole nowe, ma żłobek, ma szereg dróg wyremontowanych. No, tu się pojawia drugie pytanie. To pan celnie zauważył, znaczy te inwestycje muszą być rozsądne. Jeżeli pojawia się jakaś taka niedobra gigantomania i nie wiem, w 4-5-tysięcznej gminie nagle budujemy wielką halę sportową na 1000 osób, no to jest bezmyślność. No i to jest, przepraszam, to nie jest wina już wówczas rządu, tylko no wina nierozsądnego samorządu, że tego rodzaju sobie stawia zadania. Nawet jeżeli może na nie pozyskać pieniądze. Czasem jest tak, że w takiej gminie ma to sens jakiś, no, bo to może dotyczyć kilku gmin, może być jakaś drużyna, która gra bardzo wysoko, mogą być tam tradycje, które pozwalają na organizację czegoś wielkiego. No ale najczęściej są to inwestycje przestrzelone. Zmagają się także z tym miasta, no, budując na potęgę jakieś akwaparki, później mając z tym problemy. Później też oczywiście są te pretensje wysuwane. No i na co, jakie dzisiaj są obszary najważniejsze, żeby wrócić do tego pytania. Absolutnie drogi. I to się zgodzimy wszędzie. Ta kwestia infrastruktury, czy duże miasta, które są zakorkowane często, czy mniejsze miejscowości, gdzie te drogi są często w fatalnym ciągle stanie, to jest kwestia podstawowa. Gdzie wreszcie drogi gruntowe, które no, tutaj też jest duże oczekiwanie, żeby coś zrobić. Do tego teraz obserwujemy jeszcze jedną rzecz. Ludzie się wyprowadzają, ci stosunkowo najbogatsi z centrów miast, albo na obrzeża, albo wręcz do okolicznych gmin. Oni wtedy też oczekują
Jak to? No, on nie po to tutaj zapłacił, teraz chce mieć natychmiast drogę. To nic, że są inni ludzie, którzy 100 lat czekają na drogę i tutaj dochodzi też do takiego styku. No ale generalnie drogi tak, edukacja tak, bo to jest sprawa no, bezwzględnie potrzebna i w małych miejscowościach to nie jest kwestia tylko szkoły, ale zapewnienia tego, żeby tam były przedszkola, żeby były żłobki w każdej gminie, to jest sprawa fundamentalna. No i wreszcie to, co poruszał pan radny. Kwestia szpitali. To jest rzeczywiście problem. Problemem nie jest to, żeby te szpitale likwidować, to byłby fatalny pomysł. Te szpitale powinny działać, natomiast problemem niestety jest też to, że cały system służby zdrowia, co nakłada się nam jakoś też na samorządy, większość ludzi uważa, że idąc do szpitala, no, że za wszystko odpowiada rząd. Tymczasem tak nie jest. Przytłaczająca większość szpitali jest w rękach samorządów i to są rozproszone, albo w rękach rektorów, bo to są szpitale uniwersyteckie w dużych miastach. Tylko mała część, kilkadziesiąt raptem szpitali jest w rękach, jest zarządzanych w jakimś stopniu przez rząd. No, to powoduje problemy, bo tu są ambicje samorządowców, niektórych on chce pokazać, że ten szpital, ładujemy w to pieniądze, czasem niestety jest to też ponad miarę robione. Sięgamy po zadania, które są, no, delikatnie mówiąc, no, samorząd nie jest w stanie w szpitalu powiatowym zapewnić takiej jakości i tak ci pacjenci później w najtrudniejszych przypadkach są odsyłani do dużych miast, no rodzi to szereg innych problemów. Uporządkowanie tej sytuacji z pożytkiem przede wszystkim dla pacjentów, no to jest zadanie super ważne, ale to jest tak gigantycznie trudna operacja, także trudna z powodów politycznych, które by się z tym wiązały, że ten, no ale to na pewno ta sprawa, sprawa dróg, sprawa edukacji, ale także całej infrastruktury dodatkowej, już kończę, mówię o kulturze, mówię o sporcie, no bo jeżeli chcemy zachęcić ludzi, i taki cel ma też zrównoważona polityka rozwoju rządu, odejście od tej polityki polaryzacyjno-dyfuzyjnej. Jeżeli mamy zachęcić ludzi, jeżeli mamy zachęcić mieszkańców, żeby pozostali w swoich małych miejscowościach, to ten standard trzeba zapewnić. No, jeżeli mamy standard zapewnić, to także na tym poziomie. I to się dzieje, i to wczoraj byłem na otwarciu kina w Tucholi, w powiatowym niewielkim mieście. Gdzieś jest mały basen otwierany, gdzieś stadion przy szkole. A więc takie inwestycje dzisiaj są możliwe i takie marzenia mieszkańców są możliwe do spełnienia. Dobrze, bardzo dziękuję za znowu bardzo szeroką wypowiedź. Panie radny. Ja powiem krótko. Znaczy, pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o samorządy wojewódzkie w skali Polski, one są w bardzo dobrej sytuacji, a to dzięki działaniom rządu, uszczelnieniu systemu poboru podatku CIT, który mimo że został obniżony w stosunku do małych firm, no to dochody samorządu województwa wielkopolskiego z podatków wzrosły o około 165%, a 144% w przeliczeniu na euro, czyli nie, że to jest teraz 144%, tylko to jest wzrosło, jeżeli rok 2015 to było 100, to teraz mamy 244 w euro, w przeliczeniu na euro, ponieważ wszyscy, którzy oglądają TVN wiedzą, że jakbyśmy mieli euro, to by nie było inflacji, a w złotówkach to już było 5000%. Także. W związku z tym to jest bardzo istotna sprawa. Wszystkim samorządom wojewódzkim w Polsce sytuacja finansowa się poprawiła radykalnie. Natomiast jakie są obszary o bardzo dużym znaczeniu, gdzie jest konieczna współpraca między rządem a samorządem? Naszym problemem jest planowanie przestrzenne, ponieważ czasami jest tak, że strategicznie mamy na przykład wytyczony przebieg linii wysokiego napięcia, a samorządy już tam wydały pozwolenia na budowę. I wtedy się zaczyna problem. Wiemy wszyscy, że w prawodawstwie unijnym każda tego rodzaju inwestycja strategiczne drogi wymaga tam wytyczenia dwóch albo trzech śladów, czyli jeżeli nie będzie tego elementu pewnej trwałości planowania strategicznego, to może się okazać, że za każdym razem, każda duża inwestycja, a czekają nas inwestycje w sieci elektroenergetyczne, czy chociażby budowa centralnego portu komunikacyjnego, czyli to jest konieczne, żeby ten system usprawnić. I kolejna kwestia,
Ja jestem, uważam, że to, co się dzieje, czyli rozlewanie się miast, to często jest, osłabia no, nasze jedno z najważniejszych bogactw, jakich mamy, czyli ziemie rolne. Moim zdaniem grunt rolny powinien być bardziej restrykcyjnie chronione niż w tej chwili, bo teraz wystarczy 4Z, czasem jakiś rzeczoznawca podciągnie, że to jest 4Z i jakby mamy zabudowywanie terenów rolniczych, uważam, że to nie jest dobry pomysł i to też wymaga współpracy. I kolejna kwestia, która no, wymaga no, takiego podejścia wspólnego, bardzo istotna, to jest ochrona wody. Jeżeli wszyscy wiemy, ja akurat to, że jest ciepło, mi zupełnie nie przeszkadza, natomiast w Wielkopolsce no, mamy problem z opadami i musimy wszyscy pracować nad tym, żeby maksymalna ilość opadów, zwłaszcza tych nadmiarowych, była zatrzymana na terenie Wielkopolski, a tego bez wspólnej współpracy nie zrobimy. Dziękuję. Uprzejmie dziękuję. Czyli z tego segmentu rozumiem, że najważniejsze zdaniem państwa w obecnej chwili są inwestycje infrastrukturalne, oświatowe, kulturalne również, ale to, na co pan radny też zwrócił uwagę, czyli pewna współpraca taka niekoniecznie stricte inwestycyjna, natomiast planistyczna. Okej. Okay. Proszę państwa, mamy niecałe 20 minut, także proponuję, żeby teraz zrobić taką rundkę naprawdę szybką, naprawdę minutka, półtorej, co do pytania, żeby później na to ostatnie pytanie mieć troszkę więcej swobody i ewentualnie pole do dyskusji i manewru. Teraz tak, synergia między samorządem i władzą centralną, czyli coś, co byśmy wszyscy, zakładam tutaj na sali, czy generalnie w Polsce chcieli osiągnąć, stan idealny. Przykłady udanych, zrealizowanych bądź realizowanych projektów współpracy samorządu z władzą centralną, z państwa doświadczenia lub w państwa samorządach. Prosiłbym jeden taki przykład koronny, którym by państwo się chcieli w jakiś sposób nie tyle pochwalić osobiście, ale pochwalić się samorządowo bądź centralnie jako coś, co faktycznie zadziałało. Myślę, że takich przykładów może być wiele po prostu, tak? No bo to jest jakby, ja tak patrzę z perspektywy właśnie naszego samorządu, że to jednak jest dużo takich mniejszych, tak? To co powiedziałem, właśnie te drogi, tak? No jakby teraz wymieniać, która droga była takim koronnym. Tak, ale może coś, panie radny, coś co, że tak powiem, z pana doświadczenia wynikało, coś co jest takiego, czym mógłby pan się pochwalić, czym pana gmina mogłaby się pochwalić? Może jakaś ostatnia inwestycja, pokrótce. Znaczy ja myślę, że dla mnie na przykład osobiście bardzo ważną inwestycją jest to, że powstał żłobek na terenie gminy. Byliśmy gminą, gdzie żłobka nie było w ogóle. Oraz klub seniora, gdzie sfera zarówno tych najmłodszych mieszkańców gminy, jak i tych najstarszych była kompletnie niezaopiekowana. I co to generowało? Jakby jakie takie no, niefajne sytuacje wcześniej, że jeżeli takie małe dziecko, bo my jesteśmy akurat gminą, która jest przy większym ośrodku miejskim, około 60-tysięcznym, czyli obok Leszna, jeżeli takie dziecko małe poszło do żłobka w Lesznie, a nie u nas w gminie, to do przedszkola też to dziecko poszło w Lesznie, a nie u nas w gminie. A jeżeli było w przedszkolu tam, to również poszło tam do szkoły. Subwencja ucieka naszej gminie w tym momencie. Jeżeli mieszkańcy nie mają świadomości, że no, po to jest ten lokalny samorząd, żeby oni tutaj swoje życie toczyli, żeby tutaj byli zameldowani, żeby tutaj podatki płacili, żeby te pieniądze szły tutaj, to nie możemy mówić właśnie o takich rzeczach gdzieś tam mocno rozwojowych dla gminy. I nawet jeżeli będą środki od rządu na realizację różnych inwestycji, no to jeżeli mieszkańcy tego nie poczują, że to jest ich i że oni chcą być w tej swojej społeczności, no to nie zostanie zrealizowane. I kończąc jakby ten wątek, pociągnę to, co gdzieś tutaj też było wcześniej powiedziane. Mamy takie sytuacje, że przychodzą mieszkańcy nowego osiedla, które powstało na terenie gminy, na zebranie wiejskie i faktycznie mówią, my nie mamy drogi, my nie mamy oświetlenia, my nie mamy kanalizacji. I pada pytanie, a gdzie państwo płacą podatki? No jeszcze się nie przemeldowaliśmy, jeszcze tutaj rozliczenie podatku też nie tutaj, tak? I teraz, jeżeli nie ma tej współpracy jakby z rządem, ale również jakby tutaj z tą oddolnością mieszkańców, żeby też właśnie była ta informacja i no, żeby to tak funkcjonowało dobrze. Dziękuję. Właśnie o to mi chodziło, o taki praktyczny przykład. Uprzejmie dziękuję. Teraz pani Rano.
Ja mam na szczęście trochę więcej takich przykładów i to właśnie dzięki posłom, dzięki wszystkim osobom zaangażowanym na naprawdę niesamowicie wielu szczeblach, zaczynając od wręcz rad osiedla. Myślę, że przede wszystkim w kolejnych latach, jak i w tych ostatnich latach, Poznań niesamowicie zyskał, jeśli chodzi i zyska, jeśli chodzi o mieszkalnictwo społeczne, socjalne. To będzie niesamowity progres i tego mieszkańcy oczekiwali i to myślę też będzie kluczowe w zatrzymaniu właśnie tego wypływu mieszkańców do pobliskich gmin, by faktycznie w Poznaniu tych mieszkańców nam przybywało, a nie tak jak w ostatnich kilku latach mocno ubywało. Kolejny no to właśnie szpital dziecięcy, który też myślę to niesamowita współpraca i to taki smaczek może na koniec, kilkadziesiąt lat oczekiwany tramwaj, linia na Naramowice w Poznaniu. Wszystko rozkopane, inwestycja już 3/4 zrobione i na końcu się okazuje, że nie zbadano dość głęboko ziemi, wielkie hałdy śmieci. I dzięki Funduszowi Ochrony Środowiska to zostało zrealizowane, usunięte. Sporo milionów Poznań w tym okresie nie byłoby stać. W ogóle nie był na to budżet przygotowany. Także to myślę zagrało kluczową rolę na ostatnim finiszu. Mieszkańcy mogą dzisiaj jeździć tramwajem na Naramowice. Myślę, że to taki troszkę no wręcz przewrotny może przykład, ale to też pokazuje, że w kryzysowych sytuacjach samorząd no, idzie do rządu. Dziękuję bardzo pani radna. Panie ministrze, tylko prosiłbym tak bardzo krótko, żeby powiedzieć. Ja myślę, że tą synergię dobrze widać i pozytywne jej przykłady w sytuacjach, które są najtrudniejsze, w tych sytuacjach kryzysowych, co widzieliśmy. Czy wspomnimy o kwestii węgla, o której już mówiłem, czy w kwestii COVID-u. Także taka współpraca była, wykorzystania szpitali, wykorzystania jakby zasobów samorządu, mobilizacji, która tutaj następowała, czy w kwestiach związanych z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i tutaj pomocy obywatelom, pomocy uchodźcom, no to w każdej z tych spraw ta współpraca między rządem a samorządem chyba wyszła dobrze i w tych najtrudniejszych momentach byliśmy w stanie na to postawić. Także rzeczywiście nawiązując do tego, co mówiła pani radna, była nawałnica przeszła wielka w 2017 roku nad moim terenem. Samorząd sam nie był w stanie sobie poradzić z odbudową skutków tej tragicznej nawałnicy na Pomorzu. I wtedy też wspólnymi siłami udało się odbudować nie tylko szereg dróg, ale no, przywrócić blask, a nawet sprawić, by te gminy trochę zyskały na tym. No i ostatnia sprawa. Cały program inwestycji lokalnych, cały program Polskiego Ładu jest takim przykładem, bo to samorządy wskazują, jakie inwestycje chcą realizować. Rząd daje nie 50%, wykluczając szereg z nich, tylko nawet 98%. I to jest program, który zmienia całą Polskę. Zmienia całą Polskę, nikogo nie wykluczając, nikogo nie dzieląc ze względu na przynależność partyjną włodarzy. To jest program, który dał przełomowe rzeczy. Ja tylko powiem ostatnią liczbę. Takie programy za naszych poprzedników to było łącznie 6 miliardów. To były orliki i drogi. Teraz to jest w ciągu tych 8 lat 106 miliardów. To jest ta różnica. Uprzejmie dziękuję. Panie radny. Kontynuując to, co powiedział pan minister, Wielkopolska, która w większości nie jest rządzona przez Prawo i Sprawiedliwość, z 5 edycji Polskiego Ładu pozyskała środki w wysokości 5 miliardów 600 milionów. To jest ponad 50% tego, co stanowi cały Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, który jest prowadzony de facto przez 9 lat, czyli 2+7. Natomiast jeżeli chodzi o samorząd województwa, żeby krótko, no to największy sukces to jest oczywiście wspólna budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które po różnych zakrętach jakby już mamy wybraną koncepcję i myślę, że ruszy i to jest naprawdę wielkie wydarzenie dla wszystkich Wielkopolan.
Uprzejmie dziękuję za tak konkretne odpowiedzi. Szanowni Państwo, mamy nieco ponad 10 minut i chciałbym zaprosić do ostatniego segmentu naszej rozmowy, do luźniejszej wypowiedzi na temat Państwa poglądu. Jak będzie wyglądać Polska i jak będą wyglądały polskie samorządy? Czy recentralizacja, czy decentralizacja? Wizja przyszłości. Już podczas tego panelu Państwo wskazywaliście, z czym ja się w pełni zgadzam, że w pewnym momencie, wydaje mi się właśnie przez COVID, przez wojnę na Ukrainie, większość z nas się obudziła powiedzmy z teorii czy z letargu takiego brnięcia w całkowitą decentralizację. Nie wiem, czy się Państwo z tym zgodzicie, ale powróciły pewne idee, poglądy, narracje takie recentralizacyjne bardziej. Jaka jest Państwa osobista wizja i Państwa osobisty pogląd, też może ideowy pogląd na to, w jaki sposób państwo polskie w przyszłości, nie tylko w przyszłej kadencji parlamentarnej, ale ogólnie w przyszłości powinno wyglądać? Żadna skrajność nie jest dobra. Myślę, że to jest moim zdaniem taka najbardziej kluczowa tutaj myśl w tym pytaniu, że zarówno ani decentralizacja sama, ale też ta druga strona nie są jakby dobrą drogą. Bardziej się skłaniam ku tej decentralizacji jednak, czyli żeby bardzo mocno działać z obywatelami, żeby te wszystkie inwestycje, które są realizowane, ale różne inne rozwiązania i to, co przedmówcy powiedzieli, wiele sytuacji kryzysowych, chociażby jak wojna w Ukrainie, bardzo mocno pokazała, że społeczeństwo potrafi się zorganizować, że społeczeństwo na tym najniższym szczeblu udzieli tej najbardziej realnej pomocy, oczywiście przy wsparciu rządu, bo są takie sytuacje, no, że samorządów nie stać po prostu, tak? I to, co pan minister wspomniał, no są cały czas takie samorządy w Polsce, gdzie no po prostu nie mają pieniędzy, tak? Nie ma firm, nie ma przedsiębiorców, które wymagają trochę większego wsparcia po to, żeby napędzić się do działania. Moim zdaniem ta decentralizacja jednak jest bardzo ważna, ponieważ ona też pozwala odpowiadać bardzo mocno na realne potrzeby. Bo nie sztuką jest wybudować wiele różnych orlików, wiele hal sportowych, wiele różnych miejsc integracji czy dróg, gdzie za chwileczkę z tych obiektów nikt nie będzie korzystał, tak? Ta polityka musi być bardzo mądra. I moim zdaniem samorząd wie, jak to robić i samorząd potrafi odpowiedzieć na konkretne, realne potrzeby, ale sam samorząd tego nie da rady czasami zrobić. Dlatego bardzo ważna jest ta synergia, ta współpraca. Dziękuję za puentę, panie radny. Tutaj mieliśmy, jeszcze raz przypomnę, wizję samorządowca, praktyka z mniejszej gminy, więc to też myślę, że ciekawy cień na naszą dyskusję tutaj położy. Jestem bardzo ciekaw, jak pani radna, no jednak miasta Poznania, jednego z największych miast w Polsce, podejdzie do tego samego pytania. Po dwie minutki bym uprzejmie prosił resztę z państwa. Recentralizacja, decentralizacja, jaka jest pani wizja? Myślę, że dla każdego znajdzie się miejsce, ale musimy działać, po prostu. Jeżeli samorząd będzie działać na wysokim poziomie, będzie współpracował i również rząd wykaże się dobrą współpracą i działaniami, które mają być z korzyścią dla wszystkich, to myślę, że przede wszystkim ja Państwu i sobie bym życzyła, żebyśmy byli tak zmobilizowani, jak właśnie w kryzysach, bo to też troszkę mieszkańcy, jak i obywatele całej Polski, Polak potrafi. Tylko gdzieś zaczynamy troszkę za dużo spać, jak jest spokój, jak jest zdrowie i jak jest dobrobyt. Więc oczywiście nie życzę, żeby było źle i żeby były kolejne wojny lub żebyśmy trwali w jakimś konflikcie, ale byśmy byli naprawdę zmobilizowani na co dzień. I wtedy przy tej mobilizacji takiej stabilnej i z dobrej współpracy myślę, że ten podział jest ostatecznie dobry, natomiast ta współpraca czasami szwankuje i by ta mobilizacja obu stron, obu grup, obu jakby ciężar wagi był zawsze z korzyścią dla mieszkańców i obywateli, tego państwu życzę.
właśnie w czasach pokoju, tej mobilizacji nieustannej i parcia do przodu, bo mamy naprawdę dużo do zrobienia. Uprzejmie dziękuję, czyli rozumiem, że pani radna tutaj proponuje pewną synergię przy takim kompromisie, który jest, z podkreśleniem tego właśnie wzrostu świadomości społecznej, świadomości prawnej i utrzymania, jak pani nazwała, tej mobilizacji społecznej. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, pytanie do pana. Recentralizacja, decentralizacja. Jaką ma pan wizję Polski w przyszłości, nie tylko w przyszłej kadencji, ale generalnie w przyszłości naszej ojczyzny? To ja postaram się ciut inaczej odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, kontynuacja polityki zrównoważonego rozwoju. To znaczy, naprawdę jest rzeczą, i to nie można powiedzieć, że to jest myślenie tylko jakiejś jednej partii. To jest myślenie często mieszkańców dużych miast. Myślenie, że no, takie bardzo egoistyczne, a co mnie obchodzi, co tam będzie w takiej czy innej miejscowości, dla mnie się liczy tylko Poznań czy tylko Bydgoszcz. No nie. Upadek, to co powiedzieliśmy już, i terenów wiejskich, upadek małych miejscowości. To także jest problem, to także będzie tragedia dla większych miast i to widać gdzie indziej. A więc to jest pierwsza sprawa. Na to trzeba postawić. Po drugie, no, w takiej idealnej wizji tej przyszłości ja bym widział rezygnację przez samorządy z pewnych działań. Moim zdaniem samorząd prowadzący szpitale to nie jest coś, co ostatecznie może dobrze funkcjonować na dłuższą metę. Natomiast oczywiście wzmacnianie tej samorządności, które będzie na innych przestrzeniach, jak najbardziej tak. Im większe zaangażowanie społeczne, obywatelskie, zresztą z obecnym tutaj panem ministrem Szymonem Szynkowskim Welsenk, przeprowadzaliśmy ustawę, które miały wzmacniać także tą samorządność, budżet obywatelski rozwijać także w dużych miastach, także wzmacniać kontrolę, bo to jest ważne. To nie jest tak, bo czasem słyszę, że w samorządzie wszyscy współpracują, a tylko tam u góry wy się kłócicie. Ani nie jest dobra sytuacja, w której dla mnie jest niepokojąca, jak jest zbyt, jak nie ma żadnej dyskusji na tym poziomie samorządowym, bo to znaczy, że często się załatwia sprawy poza mieszkańcami. Ta dyskusja jest dobra, także w mniejszych miejscowościach. I to, na co zwrócę uwagę, to także wzięcie odpowiedzialności za pewne sprawy. Konkretny przykład. Mówiłem parę razy już o tych szpitalach. No, szpital w Grudziądzu jest takim przykładem. Zadłużenie większe niż budżet miasta. Na zadłużenie na 700 milionów i teraz oto rząd niech teraz ureguluje te długi. No proszę państwa, znaczy, no to jest paranoja. I czy wtedy to znaczy, że ten samorząd wie, jak to robić? Nie, ten samorząd wcale nie wie, jak to robić. I wszelkie uogólnianie będzie złe. Są dobrzy samorządowcy i źli samorządowcy. Od nas zależy i od zaangażowania społecznego, czy będzie nad tym kontrola obywatelska. To jest potrzebne. Kontrola obywatelska, większa świadomość społeczna, większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy, także, a zwłaszcza mieszkańców dużych miast, w to, co się dzieje w mieście, w mniejszym stopniu myślenie partyjne, bo samorząd nigdy nie powinien paść łupem partyjnym, ale nigdy też nie powinniśmy głosować w samorządzie z powodów takich stricte partyjnych, politycznych. No. Dziękuję panie ministrze, czyli zrównoważony rozwój, polityka niepartykularna, a powiedzmy globalnie w interesie Polski, ale też w interesie małych ojczyzn i taka właśnie też, tak jak pani radna mówiła, jakiś taki kompromis między decentralizacją a centralizacją. Tak, i przemyślenie likwidacji powiatów. To jest... Przemyślenie likwidacji powiatów, to ciekawy też pomysł. Uprzejmie dziękuję panie ministrze. No i panie radny, też taka konkluzja, bym pana prosił o pana pogląd na wizję. Centralizacja, recentralizacja, jak będzie wyglądał samorząd w przyszłości? Ja uważam, że jakby niektóre szczeble się sprawdziły tak, że samorząd gminny jest tym miejscem integracji. I jak powiedziałem, jeżeli chodzi o powiaty, to moim zdaniem dysfunkcjonalność niektórych wynika z tego, że jakby są zbyt niewielkie w porównaniu do zadań, które nad nimi ciążą. Natomiast tu niekoniecznie, tu się polemizował, niekoniecznie trzeba likwidować powiaty, natomiast pewne rzeczy można próbować sieciować, czyli tworzyć związki powiatów, na przykład, żeby prowadziły 3 powiaty, 2 szpitale i to jest taki element, który mogłoby się okazać, że wtedy na przykład można to zrobić w miarę sensownie. Natomiast to, co jakby jest kluczowe, to co już wskazywałem wcześniej, jest parę obszarów. No, spójność komunikacyjna
Polski i regionów, to jest podstawowa kwestia. Druga rzecz, planowanie przestrzenne. No i trzecia rzecz, którą uważam, że jest najważniejszym elementem polityki klimatycznej w Polsce, to jest ochrona wody. Uprzejmie Państwu dziękuję. Proszę Państwa, wyrobiliśmy się dokładnie z czasem. Za 3 sekundy minie nam formalnie czas panelu. Bardzo dziękuję gościom za tak merytoryczne i tak, myślę, ciekawe też z perspektywy obywatelskiej, z perspektywy prawnika również, podejście do tego tematu. Uprzejmie Państwu dziękuję.